Witamy w kolejnym odcinku. Odcinku z wkładania bębna. Była chwila przerwa, bo było wesele, to tamto. Na szczęście nie moje, tylko mojego przyjaciela Rafała. Chłopaki zrobiły bramkę. I tak, bęben przygotowany, tam gdzie szwagier machał. No i co, jeszcze się to zmieniło ciekawego. Zaimpregnowana podłoga tylko farbą. Tu zaimpregnowane, żeby nie rdzewiało. O, tu jest Stachu, tu rolnikowa, a tu ja. Tu uchwyt poprawiony, tu. Wszystko przygotowane, żeby włożyć to. Oto cudo. Tu jest Roki. No i co, włożyliśmy ten bęben. Napęd odrzutnika. Przygotowaliśmy tu wszystko. Jest założony też pasek od wysypu rury. Ten ślimak tu wkładamy. Będziemy wkładali wał. I spróbujemy założyć to koło. To jest wał. Mamy też garnięte blachy pod to. Takie magic cudo zrobione. Zobaczycie sobie później. Co? Nie. Ja zapukałem w ten blachę. Co jeszcze tu się zmieniło? Stachu taki. To są śrubki od 60. Będą w bizonie. Pokaż. To są szare. A ten. Ten w kości słoniowej. Tu łożysko nie wymieniałem, bo było dobre. FLT Krasnik było założone przez poprzednich właścicieli. Koła lekko zaimpregnowałem również. No i co? Obudowy gotowe do zakłożenia. Jedna z pierścieniem. Pamiętajcie, że jak to pierścień od wewnętrznej strony musi być z wyżłobieniem od strony wału. Naszykuję, bo będzie potrzebne. No i co? My tu działamy i zaraz będziemy się widzieć. No kręci tylko Stachu ten ślimaczek i zaraz będziemy walczyć z tym tutaj oto. Jak teraz wkładamy. No to co, bierzemy. Ja tu tylko sprzątam. Za boki weź niżej, żebyś ci barki nie siadły. Uwaga na ten, bo ja bym sobie wybił ci oko. Hej, ale to on powinien tak chyba wejść, nie? Bez kosa. Bez kosa na równi. Oprzyj tam Piotr z boku. No u mnie jest. Oprzyj se. No ale u mnie do ciebie jeszcze. Bo u mnie się spiada na... Widzisz? I wtoczymy go tu. O! I wchodzi. Czekaj. O, podłoga sięgnie. O! Nie, że nie gwiało się, tylko się zablokowało. Dobra. Czekaj. Podłoga się włoży. Nie, bo to na guma jest. Dobra, czekajcie. Z boku podsadzę łapą do góry, żeby... Rurką, rurkę tam podstawię, wezmę rurkę i koła się zareguluje. Jeden, nie wiem, czy jest mniejszy trochę. Lądaż i idę. Dobra. Tego może tego jeszcze mniejszego trochę wysunąć do samego końca. Do nas trzeba go. Dobra. Teraz bęben do nas idzie. No i dobra. O. I on niech stoi na dwóch. I teraz go trzeba jeszcze wypoziomować. Trzeba go do góry podkładać. Pójdzie do góry, żebyśmy mogli wał wsadzić delikatnie. Można by tego małego klocka zamienić w tym. Już będzie tutaj, prawie będzie tego tu? Wysoko. Dawaj. Wbijanie dobre. Jeszcze go wyżej, da radę. Dawaj, trochę wyżej. Na radę, a tam blokuje, dobra, jest. Dobra, a weź podnieś go do trochę przysłon do siebie. Dobra, jest. Więcej nie wiem, czy będziemy to jakoś, nie wiem, podkładać, żeby później deski już trzeba jakieś mniejsze. No. Żeby to później można było wyjąć. W razie czego, nie? A będzie trzeba ciąć w środku. Pija motorowa i rura. Dobra. On jest bliżej tu siedzi, nie? No wiem, ale to na razie to wiesz. I wtedy dopiero do góry. Dobra. No i jest. Deski teraz takie. Może taki kołek postawimy tu z drugiej strony obok i ile tam brakuje. No ten kołek by był może. No bo te deski co tu są.
jaka za paletka? A to była z tego. Cześć. A? Demaruj. Kurwa, nie tak. Wiesz co trzeba zrobić? Podnieść tak, żeby klocka do... O, do przodu. Kurwa, leci. Nie, no dobra, spoko. I ten też tutaj klocek do przodu. Podwać go tak, żeby mógł klocek do przodu przesunąć jeszcze. Dobra, jest. I dawaj teraz do góry go. Wiesz co jeszcze można zrobić? A nie, zrobi się tak, dobra. No, dawaj jeszcze. Jest, mamy to. Kurde, kapło mi jeszcze na te, na szyję. Na szyję. Jest, dobra. Tutaj może być. To już dojdzie później. Tu jeszcze taki jeden tylko wstawić i będzie baja. Albo deseczkę jakąś. No taką samą jeszcze. Jedno? No, powinno być. I potem będzie wał pójdzie i będziemy, wiesz, bili. Będziemy bili co? Będzie taki czyjeś. Dobra. Bierzemy w stronę. A tak to są tylko do przodu. Czekaj, żeby nie pierdolnie. Dobra, dobra, zostaw. Tak jak nie stoi, tak stoi. Dobra, bo ci łapy nie przyłapał. Nie pójdzie. Dobra. Bo to trzeba do siebie przesunąć. Tak? No, dawaj. Widać, dźwignij. Jeszcze. Kurwa, kamera mi zaczął. O, dobra. O, no i starczy. Teraz tylko się go... O, idealnie. Się ustawię już. Dobra, na razie ten wał. Zobaczymy, jak to wygląda. Dobrze, tylko na dół nawet. No dobrze jest. Że jesteś doskonała. O. No, bo naoliwiony jest cały, wiesz. Pa 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 pa. Muzyka gra. Nic nie słychać. A masz petardę? Nie, co? Nie o tym chodzi. Może te kliny wyjmie, a nie, bo musisz... Co ty? Elegancko siedzi z klinami. Łapie się z klinami, przychodzi tak, że aż miło. Ty mówisz. Dobra. Dawaj. Będzie trzeba zrobić tak, że go będzie trzeba ustawić... Ja już to zbytarne. Będzie trzeba go ustawić tak, że... Na pierwszy klin wejdzie, to już będzie szło cały czas. No. No bo wiesz, dobrze klin zrobiony. Pocaluj no tam. Czekaj, mały klocek, se przyda mi się. Nakręć może nakrętkę na to, wiesz? Deską będę bił małym młotkiem. On to przejdzie, wystarczy taka siła. Nie ma sensu być mocniej, bo to przejdzie. Uważaj, bo tu wejdzie. Co? No. Młotek też idzie. Czekaj, wezmę sobie większy. Nie bój się nic, Piotr. Jest tam? Trochę do góry, milimetr do góry. O, jest.
Jest? Dobra. Pak, ile to trzeba? W połowie. Trzeba jeszcze z taką wsadzić. No ja mam jeszcze tutaj, jest taka deska mała akurat. Tam co biłem. No i jest tylko. Do przodu troszkę i. O, idealnie na środku. Paka. Dobra, powinien przejść. Teraz trzeba łożysko włożyć z tej strony. Wiesz, jak to trzeba zrobić? Ustawić go pierw z lewej strony, jak w obudowie siedzi, dopiero on już powie bardziej praktycznie nie wejdzie. Tam trzeba założyć i ty se dobijesz, bo już tam będzie trzymało wałek. Się zaprze za te. Mhm. No dobra. Zaprze się za tamto łożysko już. Już dalej nie wejdzie. A już praktycznie dużo nie wejdzie. Bo to chodzi o to, żeby środek, żeby ten bemet, tak jak siedzi, żeby wiesz, w dobrej pozycji był, nie? No ale to nie jak, no inaczej nie da rady. No tak. Zawsze się tu. Tam milimetry są, wiesz. Dobra, wkładamy to i ju. Mówię ci, uważaj, Piotrusiu, się uderzysz. 1,5 mm. No. Też jest 1,5 mm. No i dobrze. Też jest 1,5 mm. Mhm, dobra, uwaga. Patrzcie, widzowie. Na wałożyska to się kręci jak należy. Żeby go wiertarką rozkręcić gdzie? No, tak. Niech się łożyska układają. Zobacz, jak tam obudowa łożyska się kręci. Bo ty zna... Znaczy się, bo popewuje jak się kręci. Pewuje jak się kręci. Zakręć jeszcze raz. Zakręć, kurwa, swą. Trzymaj. Proszę bardzo. Kurwa. Weź za mną. Czekaj, pas. Pas i ten. Dobra. Nie wiem, czemu w książce to jest tak, że środek. Że jak one będą tak nie do końca wyklepane, to może nie wchodzić ta. No, a jak było dawniej? No odwrotnie. Odwrotnie już. Ale nie wiem, czy nie będzie to przekolidowało przy zjeżdżaniu się to leżanie, nie powinno. Nie, no będziesz. W książce jest jakby do środka, nie? Że włożone. Może to tak dlatego, żeby wiesz, tu ten luz niwelować, nie? Między tym. No i tu już i tak wyklepane, widzisz? Patrz. No. Źle już jest? No widzę właśnie. Przez to, że wiesz, chodzi na boki. Zamontujemy tak? Montuj tak jak to. Tak, bo Piotruś śrubę. No weź wszystkie te. Aj, czekaj. Co? A to? Aha, zaraz. To, bo to wsuwane jest. Nie ma jednej podkładki na nakrętki. Masz tam nakrętkę jeszcze jedną? Jest. A podkładkę? Jest podkładka. Okej. Okay. Nie lepiej było nowe podkładki założyć? No co to?
Dobra. Nie będą krętki? Ała, boli. Kurde, siła ma ten poli, pali par ten skórę. Dzisiaj dali nam nowego pneumata na robocie. Taki jest. Duży. Ten co... Minimalne zapotrzebowanie 6 atmosfer, żeby kręcić. No to jest ten co ten? Wursta. Tak. Takie co Józio ma w, na garażu. 5000? Co? 5000 newtów? Czy 3500? Zobacz, pokażę. Już zdjęcie jutro zrobię, żeby zobaczyć. Taki fajniutki. Taki... Dali nam jednego starego, to już nie chciał pokręcić rurki. Rękami lepiej się zakręcało. Jakbyś puścił maszynę i tam no. wymienił narzędzie, to później by śruby wszystkie popuszczone od dekla takiego. To jest przykro, że na 8 strop śrub no. przetrzyma tule te matryce. Nie dociskać, jak ja wiem, łapę ściśniesz. Ten... Gdzie już patrzysz? Ja cię pójdę! Jest? No. Ja cię pójdę! I Franco, całą noc żeś chałce się przesiedział. Mhm. Będziesz no patrzył na rotę. Czekaj no. Już, zobacz. Co to będzie trzeba zrobić? Piotruś musi trzymać do góry, a musimy dobić do końca i nakręcić nakrętkę. Bo to wychodzi. Teraz? No to nakręcimy od razu. Złapiemy ją, wiesz. Bo potem trzeba ten czujnik nakręcić. Dobra. Czy to wejdzie? Jeszcze. Przecież innego się, znaczy się tego nie da. Przecież tak ściągaliśmy. Jak ci to pomóc? Tak, bo trochę niż. Czekaj, bo pas ścisnęło. No teraz. Stop. Trzeba ją przekręcić. Czekaj. Wajchę. Ją chyba trzeba będzie. Ją trzeba będzie chyba wypiąć. Nie podejdzie na talerz. Tak? No trzeba będzie ją wyjąć. Dobra, się wyjmie. No jest, dobra. Zostaw, nie ściągaj, bo spadnie. No dlatego zabeczek nie zakrzywiłem. Dobra, elegancko jest. Powoli idzie. Dobra. Weź pas. Jak to tam wygląda? No nie tak, nie tak. Nie weszło w te cycki. Tak. Pięknie. Teraz siedzi. No i co? Najpierw tu trzeba, a później sprężynę. No później sprężynę i napęd mamy złożony. Ale jestem podniecony, napęd złożony. Ale się zrymowało. W końcu napęd złożony. W końcu będzie napęd złożony. No. A cała dźwignia tutaj. Cóż to takie tu siedzi? A, bo to takie zrobione, żeby sztywne były. Żyje w nas, żyje jeszcze przez chwilę. Ale to zawleczkę wybije.
Trzeba jeszcze iść potem obcążki. Trzy kombinerki. Wyszło ci? Ja jestem pogromcą takich rzeczy. Delikatnie. U ciebie to takie... Poczekaj, nie zakładaj. Nie, poczekaj, ja wiesz co chcę zobaczyć, bo to musi być tu równo, tak ja to wyjmę. Daj. No, wyciągaj. Ściśniętej. Dlatego, że przymierzyce, że co chodzi? Chodzi o to, że nie dobrze będzie. Ja sprężyna nie jest mocna jakoś tam, wiesz, nie oddziałuje. Dobra. Zły pomysł, żeby to... Kurwa, Starko źle zrobił. Coś tam źle zrobił. Dziurę źle wsadziłeś? Co? No. Dobra. Teraz trzeba by jakiegoś drążka w łapkę. Nie, pasuje. A, tu. W ten sposób. Co można nie zrobić jeszcze? Przekręcić napędem motornym w kombajnie. O kurwa. Coś tutaj napił. No nie idzie. Czekaj, popuszczę motornie. Proszę bardzo. Bębenek tu pokrywy już. Jest git. I tu mamy napięta. Siła kurwa. Jest git. Nakładamy drugą stronę. Teraz czekaj Rocky, czekaj. I tu zakładamy drugą stronę. Proszę bardzo. Paz idzie. I na to? Gdzie tu będziemy? To jest napęd na duże koło, to nie? Napęd za duże koło. Ja bym to założył tak jak było. Tak jak uważasz, możemy założyć, no. Nie wiem, znowu wał, mówię, tak sobie myślę. Na ile wystaje tam? Trzeba zmierzyć, ile wystaje ten. Na tym i na tam. Ale wiesz, że ty... A, to tylko według, wedle tego. O to chodzi. Bo to wtedy wyjdzie wy, testujmy się. No. Mi się wydaje, że trzeba dwie włożyć. Możemy dwie włożyć. To trzeba będzie ściągać jeszcze. No. To już zakręcił? Nie wiem, tylko włożyłem, aby ciasno masz to. No tak mi się wydaje, może być źle, że dwie, no ale jakby dwie. A, to jest ta. O tym mówisz? Nie, to jest nie, tylko ta. O tej mówię. To jest zabezpieczenie. Nie wiem. Ktoś może dołożył dwie, nie? Bo... Pisze jeden, dwie. Jeden lub dwie właśnie. Wedle, tam jak to tam jest? Pisze 1 i 2. Nad tym jest napisane według co tam jest? Według potrzeb. Ładny pan jasny. Pomogłeś. Dawaj, wkładaj. Jeszcze wytrzymamy. Jeszcze wytrzymaj. Zdejmij obroty i delikatnie puszczaj. Zobaczymy co się będzie dziać. Kręci się! Dzi! Chodzi! Dobra, na razie czekaj na pom... Działają obroty! Działają? Działają! No to dobrze! Ale za... ale... poczekaj! Jak tam pas? Chłopie, koło się nawet nie rusza! Nawet nie dygnie? Nic! Tu wszystko! No chodź, wyjdź se zobacz! Teraz za nic się nie... nic nie stuka, nic nie puka! No... Panie, nic się nie żegocze. Nagrywaj, drogi panie, nic. Zobacz. Cześć. Ale ładnie się kręci. Patrz. Nic nie skuta i zobacz to. Zobacz. No. Ale zobacz jak ten.
jechać, nie? No. Jezus, jaki strony. No ładnie chodzi. Dobra, guma też moja robi robotę, a tu jeszcze trzeba uciąć. Bajka chyba skupią. Co? Bajka albo nowy czas się przestawia. Nie, to... Gumy! Gumy? No. Możliwe, że guma. No przestaw. Zobaczmy. Teraz zaczął piszczeć. No właśnie przestawia, daj rękę, nie? No cóż jest. Tak? No, będzie złapać go na tak. Ten prawy, widzisz? A, no. Ja go przebijałem i znowu się przestawił, jebał. Dobra, patrzymy jak obroty. Szybko! Obroty! Tu wali to, o te śruby to! A, o tą śrubę wali! Nie, no to śruba już jest wyłączona. Za bardzo wyszedł pas, już ponad pas. A, wiesz dlaczego? Bo ja trzeba zakontrolować tą śrubę, co odblokuje skręcanie, rozkręcanie muzarki. Poczekaj, ja skręcę znowu. Skręć. I zobaczymy na jakie obroty, bo bardzo duże ma na niskich obrotach, to wiesz. Może mieć teraz 1200 obrotów. No to już za bardzo pas wyszedł. I tuczę o tę śrubkę. Poczekaj, patrz tam. No i odkręcaj. Dobra, załącz ją delikatnie i luzuj, bo urwiesz tą śrubę. Teraz. No i dobra, poczekaj. Jeszcze popuść, jeszcze popuść. Dobra. Dobra, już. Pas jest teraz praktycznie na równo. Na równo, tak? No. Maksymalnie tam jest ta... No, tam brakuje może troszkę. Żeby go wyżej wystawić? Tak, zobaczcie maksymalne, jak im kotera miał 950 euro. No ale to zaczyna trzeć. On by miał... jak tam pas wychodzi. No pas jeszcze jest. Brakuje gdzieś z tyle. Poczekaj, zobaczymy. Żeby tu nie wadziło. Już bije. Dobra. Teraz?
bije. Próbuj teraz. Z rury! Zajebało całe. Ale jesteś tak? Piotruś, czemu nie patrzysz? Ponad 1000 jest. Ale to jest, to pas, a pas jak najdzie na, wchodzi na obroty, to się chowa do tyle. Chowa się, tak? Chowa się, ale bije o to, to nie może tak być. Takie trzeba dźwigniami, nie, z ręką.